Jeżeli ten deficyt jest duży i na najbliższe dni nie są zapowiadane jakieś większe opady deszczu, to naprawdę w tej chwili nie ma sensu wykonywać żadnego zabiegu. Miałem okazję również ocenić doświadczenia z bakteriami Metalobacterium symbioticum. Na tą chwilę to, co widzimy na polu, wygląda całkiem obiecująco. Odmiany nowe, które wchodzą, zdecydowanie są o wyższej odporności na konkretne grupy patogenów. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Epole do popisu. Tematem dzisiejszego filmu jest ochrona zbóż przed chorobami grzybowymi w terminie T2. Jesteśmy na pewno w przededniu wykonywania zabiegu T2 w zbożach, ale czy warto już wykonywać zabieg grzybobójczy? O tym dowiecie się z tego filmu, z rozmowy z moim dzisiejszym gościem. Miłego oglądania. Panie profesor, dziękuję za to, że możemy się dzisiaj spotkać i sobie pooceniać, jak te doświadczenia fungicydowe wyglądają, ale przede wszystkim chciałbym się zapytać, bo jesteśmy w Wielkopolsce, a Polska jest i długa, i szeroka. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o choroby, które możemy zwalczać za chwileczkę w terminie T2, to z czym mamy najbardziej do czynienia? Tutaj musielibyśmy Polskę podzielić tak naprawdę na te rejony, które są rejonami deszczowymi i rejony takie, w jakim dzisiaj się znajdujemy, czyli te, które od dłuższego czasu niestety borykają się z niedoborami wody, tak? Czyli obszary związane chociażby z Tarnów, Rzeszów, w kierunku do Przemyśla, tam później idąc w kierunku trochę bardziej ściany wschodniej, tak, tam mieliśmy dużo więcej opadów deszczu, tutaj trochę Opole też, tak. Natomiast no my tutaj na terenie Wielkopolski, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, tak, Zachodnio-Pomorskiego, no tutaj, Szanowni Państwo, niestety od dłuższego czasu mamy albo bardzo nikłe opady deszczu, albo tak jak sprawdziłam przez ostatnie dni, ile spadło, no to w kwietniu, zależnie od tego, gdzie tam byśmy się znaleźli, między tam 25 a 35 mm, tak? W Fadzimie mamy stację pogodową i od tam bodajże 15 kwietnia do dzisiaj to było około 28 mm. Dokładnie. Więc... Tutaj sprawdzaliśmy, to było 25, wczoraj byłam w stacji doświadczalnej w Brodach, to było 37, tak? No ale ustalmy, po braku wody w marcu, no to te opady to jest nic, a jeszcze dodatkowo dzisiaj stoimy tutaj w pięknym słońcu, temperatury są rzędu 20 i ponad 20 stopni, także no niestety, ale jeśli chodzi o warunki meteorologiczne, to dla wzrostu i rozwoju naszych oziemin, no nie są one tutaj korzystne. I tej wody brakuje, na tą wodę czekamy, ale w kontekście porażenia chorobami grzybowymi na dzisiaj, co jest najbardziej widoczne? Na dzisiaj, tak jak ocenialiśmy, najbardziej widoczne jest to wszystko, co zostało na tych dolnych liściach, bo pamiętajmy o tym, że, co już sobie nieraz mówiliśmy, że to tak nie jest, że tych chorób nie ma, nie? Sprawdziliśmy sobie tutaj dzisiaj, robiąc ocenę właśnie, i praktycznie na dolnych liściach mamy septoriozę, na źdźbłach został nam mączniak, natomiast one w tej chwili nie są zagrożeniem, tak? Także gdybyśmy mieli podjąć dyskusję, co zrobić, no to musielibyśmy zastanowić się, jak duży mamy deficyt wody na tych terenach, które są deficytowe, i jeżeli ten deficyt jest duży i na najbliższe dni nie są zapowiadane jakieś większe opady deszczu, większe to są takie powyżej 20, tak? Ustalmy, a nie 0,5, 0,7 czy 1, to naprawdę w tej chwili nie ma sensu wykonywać żadnego zabiegu. Musimy poczekać. Natomiast te rejony, które mają wodę i widzą, i mam te sygnały właśnie także od rolników, którzy się z nami kontaktują, tam gdzie sytuacja wygląda inaczej, wilgotnościowo, to oni już sami wspominają, że na tym liściu podflagowym tak zaczynają pojawiać się pierwsze objawy właśnie przede wszystkim septoriozy, więczmieniu, który tutaj też widzimy, plamistość siatkowa, rdza nawet zaczyna się pojawiać, w życie pojawia nam się rynchosporioza i rdza, tak? No więc tam trzeba rzeczywiście te działania będzie już podejmować teraz. Natomiast na naszych terenach niekoniecznie. Mamy połowę maja i tak naprawdę mamy jeszcze faktycznie czas na to, żeby zareagować, poczekać na ten deszcz, ale powiedzmy sobie szczerze, że tak za 2 tygodnie, no to będzie już taki czas, kiedy będzie trzeba podjąć decyzję, czy ten zabieg wykonuje. Jeżeli warunki się niewiele zmienią, czyli nadal będzie brakowało tej wody, to co zrobić? Czy jednak pokusić się o zabieg, który będzie takim zabiegiem bardziej zabezpieczającym przed infekcjami? Czy czekać cały czas do momentu pojawienia się infekcji? W momencie, kiedy mamy taką sytuację, jaka jest w tej chwili, czyli silnie niedoborową, to jeszcze jedną rzecz, którą musimy sprawdzić, jaką mamy odmianę. Bo jeżeli mamy odmianę o wysokiej odporności,
na porażenie chorobami takimi jak na przykład septoria właśnie, czy pukcinia, bo bardzo dużo jest tutaj tych odporności. Czyli rdza? Rdza i septorioza, tak chociażby wspomniana już przez nas wcześniej. To, szanowni Państwo, naprawdę nie musimy tego zabiegu wykonywać. Ja myślę, że w tym roku na bardzo wielu rejonach da się zrobić zabieg łamany T2 na T3. Zależnie od tego, no jak, co się nam tutaj wydarzy. No ale sprawdzaliśmy chociażby dzisiaj pogodę. Na najbliższe dni nie zapowiadają się jakieś, na ten nasz teren tutaj nie zapowiadają się jakieś większe opady deszczu. I tak wygląda prawie, że to tam 17-18 maja, no więc tu na ten moment nie. Natomiast ostrzegam przed jednym. Ponieważ nam się wydaje, że takie warunki meteorologiczne nie sprzyjają rozwojowi patogenów i w większości nie sprzyjają. Ale pamiętajmy, że jest jeden patogen, grupa patogenów, która bardzo lubi taką pogodę. I jest to wspomniana już przez pana rdza. I na tego patogena musimy bezwzględnie zwrócić uwagę. Rdza brunatna, rdza żółta, rdza jęczmienia, rdza źdźbłowa, tak? Rdza koronowa owsa. To jest w ogóle taki problem, który w ostatnich latach bardzo mocno eskaluje, prawda? Dokładnie tak. I tutaj pamiętajmy o tym, że też badania światowe wskazują jasno, że rdza to jest ta grupa, rdze w ogóle to jest ta grupa patogenów, która będzie miała bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o zdrowotność roślin. Dlaczego? Dlatego, że pojawiły się nowe rasy. I jakbyśmy rozmawiali przed 2011 rokiem, nigdy bym panu nie powiedziała, że rdza żółta będzie problemem, ponieważ większość odmian była odpornych na rdzę żółtą. Ale nie teraz. Pojawiła się rasa warior, rasa kranisz, tak? Mamy nową rasę w przypadku rdzy źdźbłowej i nagle okazuje się, że takie warunki, w jakich dzisiaj stoimy, dla tego patogena nie są żadnym problemem, bo on nie potrzebuje wilgoci i nie potrzebuje deszczu, tak? A rdze też powodują dosyć duże spadki plonu, prawda? Jaki to jest zakres, tak plus minus? No my chyba najbardziej spektakularne doświadczenia, jakie mamy, to są z 2018 roku, gdzie na zostawionych poletkach kontrolnych mieliśmy 2018, przypomnę, to był ten rok, kiedy temperatury były rzędu 30 i ponad 30 stopni, zero opadów przez dłuższy okres czasu w czerwcu, tak? I wszystkim się wydawało, że tam już nic się nie wydarzy na tych poletkach. No nic bardziej mylnego. Tam mieliśmy między 70 a 90% porażenia rdzą brunatną i rdzą żółtą na życie, przędżycie i pszenicy. I spadek plonu, szanowni Państwo, wtedy sięgał rzędu 60%. Także to było takie bardzo spektakularne, prawda? Bo to faktycznie było widać nie tylko w kondycji roślin, ale później też tak jest, w samym tutaj zbieraniu. Naprawdę rdza potrafi bardzo dużo plonu zaanektować. Tak? Jeszcze jedno pytanie dotyczące pogody, bo faktycznie no, teraz robi się ciepło i załóżmy nawet, że w tym przeciągu tygodnia, dwóch jakiś deszcz taki, który będzie prowokował występowanie chorób, spadnie. Ale często jest tak, że jednak w ciągu dnia te temperatury są nadal bardzo wysokie, jest wysokie usłonecznienie. Jaki termin dobowy do wykonania zabiegu jest najlepszy? Wieczór, poranek? Panie Pawle, na pewno nie taki, jak stoimy teraz, no czyli z pełną operacją słoneczną. Zresztą za chwilę się tu pochylimy, żeby pokazać ten jeden aspekt związany z fitotoksycznością. Szanowni Państwo, jeżeli mamy takie warunki, zawsze skłaniamy się do tych zabiegów. Najlepiej byłoby wieczornych, tak oczywiście musimy zmierzyć swoje siły na zamiary, zależnie od tego, jak duże są plantacje, ale ten zabieg właśnie wieczorny, kiedy mamy już zachodzące słońce, tak, nie mamy operacji słonecznej i to, co podamy tej roślinie, zostanie przez nią pobrane, jak najbardziej są wskazane. Mogą być też poranki, no tylko tutaj trzeba wiedzieć o tym, jaki będziemy mieli ten dzień, tak? No bo jeżeli wstanie słońce i nagle ono już też da nam 20 stopni rano, no to niestety też to odparowanie będzie dosyć spore. Czyli najlepiej by była noc nawet, bo wtedy nie mamy tej wariacji takiej temperaturowej. Tak, i bardzo wiele osób wykonuje te zabiegi nocą. Na dzisiaj, jeżeli patrzymy na to, jak zmienia się portfolio odmian, to widzimy, że tych nowych odmian jest bardzo dużo na rynku. Czy te nowe odmiany są bardziej zdrowe niż odmiany starsze? Tak, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o odporność właśnie odmian na choroby, to tutaj jest bardzo duża praca hodowli i rzeczywiście widzimy to. I odmiany nowe, które wchodzą, zdecydowanie są o wyższej odporności na konkretne grupy patogenów, tak? Także tutaj hodowcy rzeczywiście zwracają na to uwagę. No i też no, to jest też ukierunkowane na to, że no, zdajemy sobie sprawę z tego, że jeśli przynajmniej chodzi o Europę, no będzie mniej tych środków ochrony roślin, przede wszystkim tych substancji aktywnych będzie mniej, bo może nawet nie chodzi o środki ochrony roślin. I dlatego też ważne jest wykorzystanie tych odmian, które są o wyższej odporności. A jeżeli chodzi właśnie o ten rynek fungicydów, no bo borykamy się z tym, że tych substancji coraz więcej jest wycofywanych. Na ile nauka, ale także według pani
praktyka czeka na nowe substancje, na nowe grupy, na nowe mechanizmy działania? Czy mamy jakąś przyszłość, która pokazuje, że gdyby będziemy mieć z czego wybierać za chwilę? Oj tak, właśnie to jest, jakby to powiedzieć, ja jestem w tej grupie, która może powiedzieć, że tak. Właśnie jeśli chodzi o fungicydy, to jest ta grupa, której jest i będzie w najbliższych latach kilka nowych substancji, które wejdą, już wchodzą na rynek, nawet w tym roku niektóre będą wprowadzane na rynek i będziemy mieli z czego wybierać. Natomiast rzeczywiście, tak jak nawet mam sygnały od rolników, czy nawet wczoraj odpisywałam też na takiego maila, gdzie pan pisał do mnie, że no niestety musi się zwrócić do mnie ponownie z pytaniem, o prośbą o pomoc ze względu na to, że to co stosował, to tego już nie ma, tak? No bo rzeczywiście kilka substancji takich, które były popularne, powszechnie stosowane, zostało wycofanych i teraz trzeba się nauczyć tych nowych. W jaki sposób je stosować, gdzie, w jakich mieszaninach i na które patogeny. Teraz wejdziemy w doświadczenia ścisłe, zobaczymy faktycznie, z jakimi patogenami mamy do czynienia i też panią profesor pokażemy taką jedną ciekawostkę, którą podczas oceny zauważyliśmy. Pani profesor, zaczniemy od tego obiektu, który zauważyliśmy na samym początku naszej dzisiejszej oceny, fitotoksyczność. Tak, zaraz po wejściu na pole praktycznie ten obiekt zrzucił nam się w oczy i mam nadzieję, że będzie to widać w tej kamerze. Szanowni Państwo, jakbyście sobie spojrzeli na te właśnie pożółkłe liście i bardzo często, bardzo wiele pytań mamy, jaka to jest choroba. Dokładnie. No a tutaj właśnie jak się bliżej przyjrzymy, Szanowni Państwo, owszem, tutaj pojawiają się objawy chorób, natomiast to nie choroba jest problemem i nie choroba jest tym aspektem, który widzimy jako pierwszy na tych liściach, tylko Szanowni Państwo, tutaj mamy fitotoksyczność. Fitotoksyczność mieszaniny, która została tutaj zastosowana, tak? I to jest właśnie w kontekście tego, o co Pan pytał wcześniej, to związane, jak wykonywać ten zabieg i kiedy go wykonywać. Tutaj była mieszanina, która zareagowała najprawdopodobniej na niskie temperatury, które się pojawiły, tak? No i niestety wystąpiła nam fitotoksyczność. Jedna z substancji czynnych była po prostu zastosowana w momencie, w którym nie powinna być zastosowana, tak jest, w formulacji takiej, która reaguje mocno na spadki temperatur. I właśnie takie objawy bardzo często widzimy, to jest zabieg T1, czyli minęło jakieś... To było zabiegu T1, tak? I tutaj, tak, zabieg T1 to był wykonany 27 kwietnia. Mhm, czyli dokładnie 2 tygodnie temu i tak naprawdę często widząc takie plantacje, najprościej jest to ocenić w ten sposób, tak, bo to jest uszkodzenie. Nie, znaczy, w sensie, najprościej to powiedzieć, że choroba, to właśnie najprościej to wszyscy mówią, że tutaj mamy choroby, a to wcale tak nie jest, bo to jest właśnie objaw fitotoksyczności. Okej, a jakbyśmy chcieli sobie właśnie tak też opowiedzieć, jak robić ocenę, żeby każdy z naszych widzów wiedział, w jaki sposób podejść do swojej plantacji i ocenić, czy nie wiem, czy dana jednostka chorobowa jest. To może przejdziemy sobie na kombinację, która nie jest właśnie uszkodzona fitotoksycznością żadną, tylko zobaczymy sobie na kombinacji takiej typowej opryskanej. To pani profesor, jak ocenić najlepiej? Tak, no właśnie, jak ocenić? Już wyrwaliśmy sobie tutaj, oberwaliśmy sobie liście z poletka, liść podflagowy wyrwaliśmy, tak? I tak jak panie Pawle mówiłam, proszę zobaczyć, jest tutaj infekcja septoriozą, tak? Czyli grzybami z rodzaju septoria. Tu mamy akurat septoria tritici. I teraz tak, oceniamy zawsze w taki sposób, że liść to jest 100%, tak? Musimy sobie go podzielić na fragmenty, czyli 25%, 25%, 25%. I teraz zależnie od tego, jaka powierzchnia jest zainfekowana, decydujemy o tym, ile to jest procent. To zawsze będzie subiektywna ocena, bo pan powie tutaj ile? No na przykład z 5. A ja powiem, że 2. Mhm. A tu? Podobnie, tak samo, według mnie to jest bardzo podobnie. No. Tutaj jest 5, zdecydowanie tutaj mamy 5, tak? Także niemniej jednak rząd wielkości mniej więcej jest podobny. Chodzi o to, jaka powierzchnia liścia jest zajęta przez chorobę, bo w tej fazie rozwojowej musimy skłonić się już właśnie ku temu, żeby zobaczyć nie ile roślin jest porażonych, jak to jest na początku, wiosną, tylko jaka powierzchnia liścia jest porażona. I taką ocenę wykonuje się przy analizie doświadczeń ścisłych, ale czy rolnik może sobie tak samo to ocenić na własne potrzeby? Oczywiście, wystarczy przejść przez pole, wyrwać sobie 25 liści, rozłożyć tak jak my teraz rozłożyliśmy i zobaczyć jaka jest presja na tych liściach. Mhm.
Stosując fungicydy, bardzo często też chyba warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli dany patogen wystąpił na tym liściu, który był podczas oprysku, no to rzadko kiedy możemy się spodziewać, że nagle ten grzyb zniknie. To znaczy się tak, zniknie w dwóch wypadkach. Zniknie w wypadku mączniaka i zniknie w wypadku rdze, tak? Mhm. Bo tu pamiętajmy, że to są patogeny bezwzględne, które żyją razem z rośliną i tak naprawdę bez problemu można je zwalczyć i on tam zniknie, będzie lekko bardziej takim jakby mniej zielono na tym liściu, ale ten patogen może nam zniknąć. Natomiast nie zniknie nam septurioza, nie zniknie brunatna plamistość, plamistość siatkowa, te patogeny nam nie znikną. Czyli tak? Dlatego chyba najlepiej oceniać po wykonaniu zabiegu po prostu nowe przyrosty. Kolejne, tak, oceniamy na kolejnych liściach. Poza taką oceną wizualną, czy podczas doświadczeń ścisłych ma Pani inne także narzędzia, które oczywiście mogą pomóc oczywiście przeanalizować? Tak? Oceniamy tutaj standardowo właśnie NDVI, czyli jakby intensywność fotosyntetyzowania tego łanu, które bardzo często nam potwierdza kondycję, tak, w jakiej są te rośliny. I nawet dzisiaj, jak wykonywaliśmy te oceny, to ewidentnie na tej kombinacji, którą tam obejrzeliśmy sobie wcześniej, gdzie jest fitotoksyczność, to NDVI było niższe, tak, ze względu na to, że te rośliny są tutaj uszkodzone. A jeżeli mamy tutaj doświadczenia związane z na przykład nawożeniem azotem, to wykorzystujemy także N-tester, który mówi nam o tym, jak mamy odżywione te rośliny. Okej, dobra. Ja bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i zobaczymy, jak ta pogoda się ułoży, bo faktycznie tak, jesteśmy w takim terminowym przededniu zabiegu T2, ale patrzmy na pogodę, patrzmy na to, czy ten zabieg będzie sens wykonać, nie wiem, w przyszłym tygodniu, czy może jednak poczekać jeszcze kolejny tydzień na to, żeby warunki były sprzyjające do tego, tak, abyśmy jest mogli przed tym chronić. Dokładnie tak, warunkuje nas tylko meteo. Bardzo Pani Profesor, dziękuję. Dziękuję. Przy okazji oceny doświadczeń fungicydowych w zakładzie doświadczalnym w Przybrodzie miałem okazję również ocenić doświadczenia z bakteriami Metylobacterium symbioticum, które, przypomnę Wam, wiążą azot atmosferyczny i wprowadzają go do rośliny w formie azotu amonowego. 2 tygodnie po zabiegu w pierwszej fazie rozwojowej, w fazie drugiego kolanka, na tą chwilę to, co widzimy na polu, wygląda całkiem obiecująco. Zresztą sami zobaczcie. Pamiętajcie, że przy okazji zabiegu fungicydowego warto również wykonać zabieg owadobójczy przed skrzypionkami, przed mszycami, czy też innymi szkodnikami, które mogą w tej fazie występować w zbożach. Zachęcam Was do tego, żeby obejrzeć ubiegłoroczny odcinek Epole do popisu, który był właśnie poświęcony temu tematowi. Czekam na Wasze komentarze dotyczące Waszego sposobu ochrony zbóż w terminie T2 przed chorobami grzybowymi i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!